kopalni Rudna stopniowo wprowadzany jest system totalnego utrzymania ruchu TPM. Pod tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się cała filozofia zarządzania, włączająca wszystkich pracowników firmy w utrzymanie ciągłości produkcji. Mamy to na myśli, że stworzenie konkretnych miejsc do obsługi konkretnych zadań, czyli tak zwanych totalnie czy kompletnie wyposażonych miejsc do wykonywania prac przeglądowych, wyposażonych filtry, w odpowiednie tablice informacyjne, w oleje. Reorganizacja kanału przeglądowego miała na celu poprawę wykonywania przeglądów technicznych oraz polepszenie ich jakości. To bezpośrednio ma przekładać się na dyspozycyjność maszyn. W bezpośredniej bliskości kanału zlokalizowano niezbędne urządzenia oraz magazynki pozwalające maksymalnie wykorzystać czas pracy przy maszynie, eliminując zbędne poruszanie się mechanika po komorze maszyn ciężkich. Proces został wprowadzany stopniowo, tak aby pracownicy nie doznali, przepraszam za kolokwializm, szoku, dlatego że ludzie ogólnie ciężko przyzwyczajają się do zmian. Są sceptyczni na początku, później jeżeli ten proces już zaczyna przynosić pierwsze owoce, ta zmiana wśród pracowników jest widoczna. To wprowadzenie, te zmiany na oddziale były przez całe półrocze. I te zmiany następują coraz bardziej. To znaczy z każdym dniem jakieś nowe pomysły nam wchodzą do głowy, nowe informacje, które chcielibyśmy przekazać pracownikom, których chcielibyśmy zaangażować w wykonywanie tych napraw, a także ulepszamy już to, co żeśmy wprowadzili na początku. W ramach TPM zaprojektowano i wykonano regał na narzędzia wiercące oraz rozpoczęto monitoring pobierania narzędzi i pracy poszczególnych operatorów. Zostały wyznaczone miejsca dla operatorów do pobierania narzędzi wiercąco-kotwiących. Każdy ma zamykane te narzędzia. Jest analiza wywieszona zużycia tych narzędzi w miesiącu. Wyniki analiz są ogólnodostępne i pozwalają dokonać oceny pracy operatorów, jakości stosowanych narzędzi oraz pomagają ustalić budżet. Charakterystyczne dla TPM tablice informują o wskaźnikach pracy oddziału i realizacji zadań produkcyjnych. Każdy pracownik ma być świadomy, co się na tym oddziale dzieje, czyli co jest w planie, jakie koszty są przez to ponoszone. Raz w miesiącu jest dokonywana analiza przez sztygara oddziałowego, który omawia sytuacje, które zdarzyły się w tym miesiącu, zarówno pod względem kosztowym, awaryjności i bezpieczeństwa pracy. Wdrożenie TPM często wiąże się z łamaniem stereotypów dotyczących podziału pracy w zakładzie na działy odpowiedzialne za produkowanie i za naprawę maszyn. Mamy tutaj tablice informacyjne różnego rodzaju, sprzęty, filtry mamy na swoim miejscu. W związku z tym czas jakby przeglądu został wydłużony i przez to możemy więcej zrobić przy danym przeglądzie, więcej wad zauważyć, jakie na przykład występują w maszynie. TPM zakłada odpowiedzialność wszystkich za utrzymanie parku maszynowego w idealnym stanie.